Jest godzina 7:51. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Białymstoku na 103,9, ale teraz myślami przenosimy się do Afganistanu. Marcin Mamoń jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo. Dzień dobry. Dolina Panjshiru to jest to miejsce, o którym teraz mówi cały świat. Czy talibowie pokonali ostatni bastion oporu w Afganistanie? Ja musiałem przed chwilą właśnie sprawdzić przed audycją jeszcze najnowsze wieści z Afganistanu i wynika z nich tyle, że talibowie mówią, że zdobyli, a druga strona właściwie milczy. Co z kolei, gdyby popatrzeć na informacje tam z wczoraj czy sprzed kilkunastu godzin ze źródeł związanych z Panjshirem czy z tymi rebeliantami w Panjshirze, to można by było dojść do wniosku, że faktycznie ta ofensywa talibów postępowała i generalnie Tadżycy czy cały te ugrupowania związane kiedyś z Sojuszem Północnym były w odwrocie. Więc mówiąc wprost, te informacje wydają mi się wiarygodne, aczkolwiek nie jestem w stanie potwierdzić to na 100%, ponieważ wyłącznie talibowie podają tego typu informacje. Ale jeśli to jest prawda, czy to oznacza, że w Afganistanie kończy się wojna? Świetne pytanie. Nie spodziewałem się, że pan redaktor je zada, bo dokładnie chciałem powiedzieć w ten sposób, że to jest w zasadzie, można by powiedzieć paradoksalnie, dobra informacja dla Afganistanu, bo to znaczy, że się kończy wojna, a inaczej to znaczy, że ta wojna, długoletnia wojna domowa, która przecież w Afganistanie trwa już prawie czwartą dekadę, właściwie można by powiedzieć, się skończyła, czyli pokój, prawda? Chodzi o to, żeby nie zapominać o tym, że tak na dobrą sprawę najważniejsze, co dla tych ludzi, co tym ludziom może się dzisiaj przytrafić, to jest spokój. No i właśnie tak się dzieje, więc oby to był dobry prognostyk na przyszłość. A niektórzy analitycy twierdzą, że teraz dojdzie do jakiegoś starcia między ISIS a talibami. Czy to są prawdziwe informacje? Znaczy ta wojna trwa mniej więcej między nimi od 2000 bodajże 14 roku mniej więcej. Tyle, że państwo islamskie po pierwsze ma dość nikłe poparcie także ze względu na swój radykalizm. Po drugie, no chodzi tam również o pewne podziały plemienne, ale one i tak w tej chwili nie są takie istotne. I tak naprawdę państwo islamskie, no oczywiście będzie się odradzać, no ale będzie się odradzać też, można by powiedzieć, no cóż, no w tej chwili, nie wiem, sprawdzając, zaczął się proces bojowników ISIS, którzy wysadzili się w Paryżu w 2015 roku. No i to nie oznacza, że w Europie trwa wojna z ISIS. No można powiedzieć trwa, ale na tej samej zasadzie będzie trwać w Afganistanie. Ja myślę, że talibowie potrafią walczyć z ludźmi, którzy posługują się notabene dokładnie tymi samymi metodami, którymi posługiwali się oni przez wiele lat. Więc myślę, że to nie będzie problem. Z Marcinem Mamoniem, oczywiście, jeśli się zgodzi, spotkamy się w Krakowie, bo tam jesteś. A z przyjemnością zawsze zapraszam do Krakowa. A my będziemy w Krakowie już w najbliższy czwartek i piątek. To w takim razie do zobaczenia i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Świetnie, do zobaczenia. Marcin Mamoń był gościem Poranka Wnet.